Mrs. Klotz, 1 minute, please. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, z przerażeniem śledzimy historię pakistańskiej chrześcijańskiej pary Shavgat Emanuel i Shagufta Kauzar. Ci ubodzy, niepiśmienni rodzice czwórki dzieci, których ojciec jest kaleką i porusza się na wózku inwalidzkim, zostali oskarżeni o bluźnierstwo. Jest to okrutne prawo, dające muzułmańskiej większości narzędzie do kontroli i trzymanie w strachu całego społeczeństwa. Na mocy tego samego zarzutu o bluźnierstwie Asia Bibi była przetrzymywana w więzieniu przez wiele lat. W Pakistanie jest wiele innych osób, które zostały oskarżone o bluźnierstwo i trafiły do więzienia. Historia tej pary nie powinna się skończyć na kilku przemówieniach w ich obronie w tej Izbie. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym Pakistanu. Pakistan korzysta z zerowej stawki celnej na 2/3 wszystkich produktów przywożonych do Unii Europejskiej. Również w ramach GSP+, Pakistan musi skutecznie wdrożyć 27 podstawowych konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych. Unia ma więc możliwości na wywieranie nacisku i powinna z niego korzystać, gdy chrześcijanie i inne mniejszości religijne są prześladowane i mordowane z powodu swojej wiary. Dziękuję.